Hello. Kurwa. Hello. Can we say? I have an idea. So, you say your name in France. In France. Je m'appelle Jules. Okay. Mijn naam is Vera. Ik heet Maaike. Hij heet hem Simon. We're going to snail sweeping. Yay! Także no, nic przyjemnego. Zbieramy sidła, czyli to, co było równo tydzień temu. Ale tutaj są przejemne krzuny teraz. Się nie da w ogóle przejść. Fuck my life. Jules, wait! Where are you going? Jules, how are you? Yeah, I got it. Yes! Yes! Teraz mogę umierać, bo nagrałem falującego Jules'a. On jak się potyka... On jak się potyka, to tak faluje. Okej, kochani, robimy wyzwanie. To jest takie coś. Taki tor znaleźliśmy. Stamtąd się zaczyna chyba i tam się trzeba czołgać, ble, 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 ble. Ale to będzie wszystko nagrane i co? Lecimy! What did you say? You will be loose on YouTube. No. Fuck it. I think we can begin here. Okay. That's how we do this. Okay. Czyli co? Czyli tam jest start. But the camera give to someone? Nie wiem, czy będzie działał mikrofon, ale miejmy nadzieję, że tak. Give the camera to someone? Yes. Vera! Want to do it like fast? No, or like I don't know. I want to win with you, bitches. Oh! You have to be our filmmaker. Oh, I thought you were gonna include me in this game and now I have to be the fucking... No, we don't want to. You don't see me as... Oh! Now I'm... Oh, fuck! You have 3 words to say before lose. 3 words? Before lose, yes. Okay. I will win. Jules, 3 words. It's a bit swell. Thank you, darling. Thank you. Good enough. 5 push-up. Blue. Green. Blue, gray. Make a sex noise. Okay, let's just start. I do. No. Fuck. The micro is off. Kurwa. It's not filming. Kurwa! 3, 2, 1. Yeah, okay, you cheated. Just go, you just. Yeah, Jules!
Don't give up, you're almost there. You have to say something about me. It's because I have injured, yeah? Injured? I'm injured, yeah. I have some genetic disease. Okay. And I to są wymówki przegranych. Są wymówki. No, no, okay. Who are you? I can. You are a winner. Chi? Yeah. Ba! Idziemy sobie na wycieczkę niedzielną znowu. Ale dziś ma być 41 stopni. Tak, Alex? Hey, pussy. Dziś ma być 41 stopni? Gdzie masz 40 spuszku? A monster car in the bush. Yeah. It's about 35 degrees in Africa. And it's I'm already hot now, it's too hot. Dobra, przyjechaliśmy na sushi, ale robimy też sobie zakupy jakieś pamiątkowe i tak dalej. Ja kupiłem coś takiego i coś takiego. I to jest całkiem fajne i zaraz zobaczymy coś więcej. Na pewno kupię coś takiego ubraniowego, bo są fajne stylówy. Było pyszne, ale nie pokazałem wam. I have a present for you guys. In Poland? In Poland. Look. To jest afrykański cukierek. Look. It's just... No i moja butelka się skraszowała. Cóż. Wow. You think they will a lot of plus. How are you doing? Oh, how are you doing? I'm good. And you? Very good. Okay. You gave me 51. Dobra, jeszcze szybciutki pit stop na kawkę i lecimy na basenik. Hello guys.
Simon will order a beach. You, last time you didn't every have to time. Go. Every time. I got something for you. Show your nose. Show your nose. My quoi? Your nose. Your nose. Your nose, Jay. Your nose. My nose was. And my nose. No, you have to be with. Don't look at the hotel. It looks stupid. Hey. Hey. Hello. Okay. It's an improvement. It's made you better. Oh. What was this? No, it's Alice. This was karma. Oh, karma. No. Oh, it's good. On peut faire une transition. On va tous. We are all together. Okay, do and now, okay, 3, 2, 1. Yeah. No, you have to leave. I don't do it. Voilà. Okay, it's off. No, it's filming. Okay, yeah. Okay, now I'm here. No, okay. No, you have to be. There are a lot of people now. Okay, and now I have to do this. And now you, Alex. Secret. Simon. Okay, Anna, now you have to do it. Up to Children. Thank you. You're welcome. Cheers. Cheers. What? How do you say cheers in Polish? Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. It's a test. Dobrze, robimy pierwszy skok do basenu. Let's go! It's very cool. Zmęczony i wszyscy pójdą spać. No ale cóż.
Okej, kolejny dzionek i kolejne zakupy zrobione. Znaczy w sumie to dopiero drugie zakupy, bo co poniedziałek się robi, a to mój drugi poniedziałek. I cóż, zrobione zakupy są właśnie takie. Tutaj typek sprzedaje jakieś rzeczy, nie wiem co to jest, do wycierania kurzu. Nie wiem co to jest. No. Kurwa, jakieś lodówki przynoszą. Katalizatory. Nie no, tak serio, to aklimatyzacja po prostu. Tak? 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 Tak. Tak. Tak, tak. Jeszcze robimy odbiór prania i się zawijamy do obozu, a stamtąd już w sumie tam już nie będziemy nic robić, także dzionek już zaliczony, fajnie. No i za takie pranko 40 randów, czyli jakieś nieco ponad 10 zł. Spoko. Ej, skumajcie, że trzeciego bodajże dnia zobaczyłem Lamparta, a przedostatniego dnia zobaczyłem lewa, także nice. Oczywiście on był dosyć daleko, przechodził sobie po prostu przez ulicę, ale widziałem, nie nagrałem, ale widziałem, nie zrobiłem zdjęcia, ale widziałem, także to najważniejsze. I co? Także jestem w sumie szczęściarzem, zobaczyłem prawie całą Wielką Piątkę Afryki, poza nosorożcem niestety, ale mam nadzieję, że jeszcze zobaczę. Tak coś czuję, jeszcze jutro cały dzień i co? Miejmy nadzieję, że zobaczę. A co do reszty, to co? No, także jestem pierdzielonym szczęściarzem. Nice. Ej, zatrzymaliśmy się, bo słonie nam nie pozwalają przejechać i robią coś dziwnego. Nie wiem, czy to są jakieś podchody do seksu, czy nie. Nie wiem. Chyba on chce, a ona nie chce. Może ją głowa boli, albo jest zmęczona. Jest bitwa słoni, w ogóle tu są wszędzie słonie, wszędzie. No a teraz spotkaliśmy kolejne z Wielkiej Piątki Afryki, kolejne ze zwierząt Wielkiej Piątki Afryki, czyli bawoły. Zajebiście niebezpieczne i
zabijają dużo ludzi w sumie. No i żyją w stadach do 2000 osobników, a takie takie zwierzęta jak na przykład lamparty już nawet na nie nie polują, bo po prostu nie dadzą rady, bo bawoły są w stanie odepchnąć atak stada lwów, także niezłe kocury i przez setki lat ludziom nie udało się ich udomowić i pozostają po prostu nadal dzikie, także mocne stworzenia, mocne. Okej, czyli to jest już mój, można powiedzieć, ostatni dzień tutaj. Zostanie jeszcze następne kilka dni, tak powiedzmy z 8, 7. No, także dzisiaj to jest mój ostatni dzień w tym rezerwacie. I co? I jutro rano mam o 10 już wyjazd do Johannesburga. I co? Jeździmy dzisiaj po prostu z Aleksem, Nikiem i Megan. Jeździmy sobie po tym parku. Dzisiaj takie zadanie jest, że jeździmy po parku i zbieramy po prostu na drodze jakieś drzewa. Ucinamy je, przenosimy i tak dalej, po to, żeby był przejazd po prostu. Także fajna, spoko, luźna robotka. Bardziej obserwowanie zwierząt niż jakakolwiek praca, więc spoko. Że cóż, no trudno jest mi się rozstawać, ale no, nic nie poradzę, taka kolej rzeczy. Chętnie bym tu jeszcze dłużej został, no, ale zostanie mi po jutrzejszym wyjeździe stąd jeszcze tylko tydzień, także no szkoda mi stracić całe 3 tygodnie, znaczy no nie stracił tych 3 tygodni, ale chcę zobaczyć przez ten dzień po prostu więcej Afryki, no i taka jest moja decision, także tak zrobię. Co innego, jakbym miał jeszcze z miesiąc czy dwa tutaj w ogóle w Afryce być, to bym sobie tutaj chętnie z wielką chęcią i ochotą został dłużej. No ale niestety jest jak jest. Także cóż, także jutro wyjeżdżam. Jest to 13 października. Około 15 będę w Johannesburgu i planuję sobie zostać tam na noc już następnego dnia, czyli 14, wyjechać do gdzieś, bo jeszcze nie mam żadnego planu. Także tak. No i cóż, kochani, no jak widzicie, plecak mam spakowany. Także no, coś się kończy, coś się zaczyna. Było rozczulająco, było miło, było bardzo, bardzo dziko i przyjemnie, niesamowita ekipa. Pożegnaliśmy się i tak jak mówiłem, było rozczulająco. Miałem świeczki w oczach, no, przyznam się, tak. No i cóż, umówiliśmy się na jakieś tam spotkania, meetingi w innych krajach, skąd pochodzili moi koledzy już teraz z obozu, więc w Holandii, we Francji na pewno się z kimś z nich spotkamy i oczywiście w Polsce. Oczywiście zapraszam. Zaprosiłem ich, więc co? Więc no, pożegnanie było miłe, naprawdę fajnie spędzone 2 tygodnie. I lecimy dalej. Teraz za chwilkę będę podjeżdżał pod bramę, pod którą podjeżdżałem wcześniej, gdzie mnie przywoził busik, więc teraz za chwilę mnie tam zawiozą i stamtąd mnie odjedzie busik do Johannesburga. Także co? Chleb się skończył, nie zjadłem śniadania, wypiłem tylko kawkę, ale będą 2 postoje na trasie, także tam na pewno coś zjem. Jak widzicie, moje włosy są w koszmarnym stanie. Miałem iść do fryzjera ostatnio w poniedziałek, ale stwierdziłem, że nie pójdę, wytrzymam i pójdę do swojego sprawdzonego w Polsce. Więc tak to wygląda, będę nieco mniej urodziwy, nie tak jak zazwyczaj, nie? Więc no. No a tak w ogóle każdy już pojechał w pole, pojechał coś robić, no ja jestem tylko po kawce. Tak jak już wspominałem i co? No i działamy dalej, no. Nie lubię pożegnań, naprawdę nie lubię pożegnań. No ale cóż, zaczynamy kolejną, już niestety tylko tygodniową przygodę po RPA, ale nie mam żadnego planu. Dzisiaj wracam do Johannesburga, tam coś wymyślę w hotelu, mam taki wstępny zarys, ale nie wiem, czy to się uda, bo jest chyba trochę za mało czasu, także pomyślę nad tym jeszcze. Yo!
siemanko. Jeśli podoba Ci się mój film lub widzisz potencjał, proszę, daj znać.